Mata, co tak źle wyglądasz? Jestem chory. Ojoj, biedactwo. Tak, Malik? Ej, telefon mi dzwoni. No to odbierz. W czym masz problem? Po prostu odbierz ten telefon. Kali, a co tak się bujasz? Wiozę się pomału. Wozimy się pomału, bo jedziemy autokarem, a nasz kierowca to nie jest hajto. Już rozumiesz? A, właśnie, łajcior, krzyczeliście tam z tyłu, że chcecie ten, do Maka jechać, a nie wiem, czy po drodze będzie jakiś McDonald's. Nie będzie, to nie. Dobra, jednak masz szczęście, bo zaraz będzie McDonald's, więc zaraz zajedziemy i sobie zjecie. A tam co się dzieje, łajcior, powiedz, co się tam u was dzieje? Raz każdy wielki brat, odkąd już mamy co jeść. Okej, okay. Bawcie się dobrze, a ty, Białas, czemu sobie nic nie kupiłeś? Miałem hajs. Dobra, w końcu ruszamy. Kali, a ty gdzieś tutaj nie mieszkałeś? O, właśnie tam nie mieszkałeś przypadkiem? Od dawna już tutaj nie mieszkam. Co tam z tyłu się dzieje? Już, Sobe, co tam się z tyłu dzieje? Impreza. Stop! Przepraszam bardzo, co to za kobieta tańczy nad wami i kim ona jest i jak się tu znalazła? Mordo, weź! Nie, no to ja nie wierzę w to, co ja widzę. To, co moje oczy widzą, to jest niesamowite. Popek, przestań! Ta dziewczyna na następnym przystanku wysiada, kurwa. Jesteś zdrowo pojebany, sobie myślę! Po pierwsze, jak ty się do mnie odzywasz? Po drugie, nie jesteśmy w remizie, żeby jakieś tutaj klaski były. W ogóle skąd ona się tu znalazła? Gdzie wy ją poznaliście? A w klubie go. Kierowco, zatrzymaj się, jak będziesz mógł, ona wysiada. Mordo, weź! Nie, koniec, kropka. Ona wysiada, a jak jeszcze raz będzie taka akcja, to następną wycieczkę, jaką będziecie, to z rodzicami do dyrekcji. Zrozumiano? Bum, 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 tada, tada, tada. O ty chuju.